Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w kolejnym odcinku z gry Naruto Online. No i powiem wam tak, trochę pozrobiłem sobie w międzyczasie, zmieniłem swój team, podmieniłem zamiast Sasuke mamy Sakurę, ponieważ trochę lepiej się kombi, a Sasuke tym Chidorim swoim i tak w ogóle nic nie robił, więc podmieniłem sobie zamiast Sasuke mamy Sakurę. Co do szkolenia, no to tam swoje praktyki im porozdawałem. Przebudziłem wszystkich na tyle, ile mogłem na razie. Co do samopoczucia, bo może niektórych to interesuje. Zrobiłem tak, że póki co moja postać główna jest jako tank. Nie wiem dlaczego. No w sumie ona jest jak Naruto, nie? Więc okej. Okay. W sumie Naruto też używam jako tanka. No i tak, ona jest tutaj, ma podżycie i obronę, ja zostawiłem na atak i odporność, póki co, ponieważ mam za mało tych dango, a skończył się event z puzzlami, więc nie mam już jak odświeżać tego. Atak i odporność mi się wydaje, że jest ok, szczególnie, że ona ma ten fajny atak, co razy 10 może, więc atak jest według mnie ok. Naruto podżycie, jako jest tankiem, atak zmniejszony, ponieważ te jego ataki podstawowe nie są jakoś mega mocne. Chodziło mi bardziej, żeby ninjutsu było na zerowym lub no na plusie nie, bo chodziło mi, żeby był coś pod tanka, obrona albo życie plus. Ninjutsu zostawiłem, żeby nie chciałem, żeby było na minusie, ze względu na jego Rasengan. Sakurę dopiero co teraz zrobiłem, więc jeszcze nie bawiłem się tutaj. Jednak no odporność u niej jakoś nie bardzo się przyda. Pasowałoby, żeby ninjutsu było podniesione, żeby więcej leczyła. No, na razie nic z tym nie zrobię. Jeżeli chodzi o Garę, no to udało się idealnie tak jak chciałem. Mam plus ninjutsu, minus atak. To jest według mnie idealne, jeżeli chodzi o Garę, połączenie. Więc udało mi się tutaj zrobić, na niego najwięcej dango zużyłem, więc no tutaj jestem z tego zadowolony. Na razie mam tylko tyle, bo no kurczę, no nie mam tych, te zwoje umysłu to później do zdobycia, ale to nie jest zbyt łatwe, przyjemne, więc no. Gramy darmowo, więc zrobiłem tyle, ile mogłem. Czy coś jeszcze? No niestety walka mnie ominęła, jeżeli chodzi o przywołanego. Walka mnie minęła, jeżeli chodzi o kwalifikacje. W sobotę będę miał finał. Może coś nagram, ale kurczę, no to jest o 19:30. Niestety chyba nie będę miał jak. Nowe eventy wyszły, rankingi kwiatów. No możemy dać. No niestety tutaj nie ma możliwości, żeby w to wygrać, bo tutaj pierwsza dziesiątka dostaje nagrody. No kurczę, no kwiaty zdobywa się poprzez tam kampanię fabularno-militarną, co jest nawet ok, ale dostaje się też poprzez wydanie 50 sztabek. Mi się wydaje, że wygranie tutaj jest praktycznie niemożliwe, jeżeli nie chce się płacić. Sklepik z okazjami według mnie tutaj jest ok, spoko. Fragmenty Ino, ta Ino jest też w miarę ok. Trochę drogo, więc na pewno nie dla mnie. Ta paczuszka jest bardzo fajna, ponieważ można zdobyć sobie całe fragmenty do postaci. Tutaj szczególnie do Itachiego, bo można zdobyć Itachiego, więc bardzo fajne to jest. Bardzo fajna paczuszka, tylko strasznie droga. I tylko 10 sztuk można kupić, ale kurczę, no 500 kuponów, proszę was. Odmień swój los, gwiazdki, to jest event, który mi się podoba. Mamy jednodzienne losowanie, można też tam zużyć chyba 20 kuponów za jedno losowanie jest. Zdobywamy gwiazdki, można też zdobyć Raikage, nie, to jest Ai. No Raikage, tak, dobrze mówię. W głowie chodziło mi inne, ale dobra. Inne imię. Nie wiedziałem, że to jest Ai. No dobra, można zdobyć tutaj połowę fragmentów, razy dwa to mamy całego. Na razie udało, zakręciłem raz, dostałem 5 gwiazdek i później można wymienić. Postacie tu są naprawdę bardzo, bardzo fajne, tylko niestety nie dla mnie, bo mamy tutaj dwuogniastego pod ogień.
no kurczę, no trzymamy się wiatru, tak? Woda też bardzo fajne. Kurczę, te dżinciuriki są bardzo fajni według mnie. Obito naprawdę jest mocną postacią. Najdroższy stąd, nie. Tutaj, kurczę, Han jest najdroższy. Okej, okay, ale też jest pod ogień. Obito też jest pod ogień. Obito też jest bardzo fajny, no ale kurczę, no nie ma nic dla mnie. Tu jest strój skrytobójcy i klucz do jaskini. Osobiście powiem wam, że póki co nie wiem, do czego są te klucze, ponieważ mam ich kilka, ale może to będzie do odblokowania później. I spróbuj szczęścia, tego nie mamy na razie już żadnych już sztabek. No dobra, lecimy dalej, ponieważ już chyba nic więcej nie ma. Jeżeli chodzi o egzamin ninja, to udało mi się dotrzeć do 40 odcinka, jednak go jeszcze nie zrobiłem. A jeżeli chodzi o kampanię elitarną, bo nam się odblokowała na 40 poziomie, no to troszkę już porobiłem. Aktualnie jestem w stanie zabić Saja. No, za dużo klonów. A nie jestem w stanie wyrobić, żeby Garom strzelić. No dobra, lecimy dalej fabularnie. Walka z drużyną ósmą. Okej. Okay. To nie jest drużyna ósma, to są jakieś noby z konochy. Okej, okay. Więc aktualnie to wygląda w ten sposób, że... no, mam odpalone na start i pustynię, i mam atak podstawowy ze swojej postaci głównej. Leczenie na wszelki wypadek i mam jeszcze Rasengan Naruto. Niestety on się ładuje dwie tury, więc jest troszeczkę słaby. Bo zanim on się odpalił, to ja już nie jestem w stanie pozabijać praktycznie wszystkich. No cóż, bywa i tak. Zróbmy sobie tutaj challenge. Stamin niczym nie przeszkadza. Dość spore miałem problemy z zapomniałem jak się już nazywało. Z Anko. Miałem straszne problemy z Anko, ponieważ ona też podmienia sobie teren w tych kampaniach elitarnych. A ja kurczę najpierw dawałem Garę, ona później mi zabierała teren. Później jak ogarnąłem, to wróciłem bez strat, tak to mnie cały czas cisnęli, jak tylko chcieli. Więc no, to nie było zbyt miłe. No i tym atakiem kończyłem większość walk. No chyba tylko w jednej walce na straszne low została jedna postać, więc atak naprawdę zbyt OP według mnie. Strasznie mocny. A w sumie do zdobycia Gary nie jest nic jakoś mega trudno, bo wystarczy te 25 zł wydać, żeby mieć na 4 gwiazdkach. No mi brakuje jeszcze jednego doładowania, no ale no, niestety nie jest w stanie aktualnie. Więc będę musiał chwilę jeszcze poczekać i doładuję sobie za te 5 zł jeszcze raz i będę miał Gary na 4 gwiazdkach, co też mu tam podniesie te statystyki. Bądźmy ze sobą szczerzy, tam 5% bodajże, ale to i tak jest dość sporo, szczególnie na im wyższy poziom, tym więcej dają te gwiazdki. Bo póki co na takim 40, 50 czy nawet 60, te gwiazdki tam, kurczę, no niewiele zmieniają. No faktycznie jest różnica między 0 plus 20%, jest faktycznie duża różnica, no ale no, nie ma co jakoś tak panikować, że nie ma się tej jednej gwiazdki i co. Według mnie. Shino później denerwuje strasznie, bo jego jak się zaatakuje Taijutsu, to zatruwa. Wersja podstawowa chyba nie, ale są na kolejnej gwiazdce, na drugiej gwiazdce zatruwa. Strasznie irytujący według mnie. Dobra, misja zakończona. Drużyna ósma pokonana. Okej. Okay. Zgłośmy raport. Zachowaj takie tempo. Następny jest Gai Sensei. Jego Taijutsu jest najlepszy ze wszystkich Juninów. Okej, okay, czyli się... Czyli tak jakby ulepszamy swoje ninjutsu, teraz Taijutsu i później jeszcze zostanie... Nie, wcześniej Kurenai.
Sakura Nai była specjalistą? Chyba tak, specjalistą od genjutsu. Więc wcześniej to było właśnie genjutsu, teraz mamy taijutsu, a później mieć ninjutsu. Tylko nie wiem, z kim mamy niby walczyć, kto jest pod ninjutsu. Bo wiosna najmocniejszy z ninjutsu. Kto jest? Juninho. Na tym etapie, co jesteśmy, chyba Kakashi będzie najlepszy. Z ninjutsu. To wiadomo, Jiraiya jest najlepszy z ninjutsu, ale chodzi mi, jeżeli chodzi o nauczycieli. A na okę, no to chyba... chyba właśnie... Kakashi jest najlepszy pod ninjutsu. Tak mi się wydaje. Taka subiektywna opinia, nie wiem jak to jest dokładnie. Na pewno jest tam ktoś lepszy, nie? Ale to... Bo tam wiadomo, że tam jeszcze Hokage jest strasznie mocny. Zresztą to Hokage, no, najmocniejszy w wiosce, tak? Więc on też na pewno jest dobry pod ninjutsu. Ale z tego co wiem, trzeci chyba w ogóle się nie orientuje, jeżeli chodzi o genjutsu. Nigdy nie słyszałem, żeby miał jakiś atak, który by bazował na genjutsu. Taijutsu to każdy z musi jakoś tak jakimś podstawowym przynajmniej no podstawowym, nawet zaawansowanym takim poziomie znać. Ale trzeci również nie jest jakimś specjalistą pod taijutsu. Mi się wydaje, że ktoś jest typowo pod ninjutsu. Dobra. Walki walkami, mamy Gaja. Jego trzeba się pozbyć, bo jest strasznie denerwujący, ponieważ wyłącza umiejętności. Mam nadzieję, że mi tego nie zrobi na garze. A działanie są jeszcze strasznie słabi. No kurczę, mam 5 leveli przewagi, to jest dużo. Naprawdę dużo. Jednak powiem wam, że jak robię te codzienne misje, tam niekiedy tygodniówki, jeszcze muszę sobie robić te tygodniówki, bo tam jest walka na arenie rankingowe, czego jeszcze nie robiłem. Na arenie jeszcze ani razu nie walczyłem, ponieważ kilka razy próbowałem, ani razu mi się nie udało znaleźć przeciwnika, więc no... Okej, okay, Inoshika Cho. Nie hy, tylko Cho. Inoshika Cho. Chodzi. No dobra, wydaje mi. Walka z drużyną 10. Aha, czyli to nie jest jakiś trening pod konkretne umiejętności, tylko to jest chyba pod... Choć w sumie no nie, no kurczę, ta trójka... Kurde, wszystkie ich umiejętności bazujemy na ninjutsu. Więc sobie można tak to uznać, nie? Kto jest opiekunem ich? Asuma, no tak. Shikamaru tam jest. Okej. Okay. To w sumie on też jest dobry pod ninjutsu. No. O, nie pomyślałem o nim. Jeżeli mam być szczery. No właśnie, mam Asuma. Już mi chce przejąć kręgłość. Ale pójdzie klona na pewno. Wyhakuje to sobie z brzegu. Jeżeli mi pozabijają wszystkie klony. Serio? Serio? Naruto, weź ją tam balni. Dobra.
No i tak jak właśnie mówiłem, Naruto powoduje to, że tam jest odwet. Z odwetu Sakura robi wielką lewitację, a wielką lewitację Gaara wykorzystuje. I chyba robi małą lewitację, tak mi się wydaje. Chyba tak to było. Ninja Genjutsu. Jeszcze raz ich widzę w tej grze. Ładne są. A niestety to Genjutsu. Fajne połączenie. Brakuje jeszcze kogoś z Genjutsu. Okej, okay, Asuma. Siemanko. W sumie mogłem je skupić na inną. Mnie najbardziej denerwuje ludzie. O! To jest przypadek. Właśnie ten. Mam dość niewygodnie ustawiony ten mikrofon, będę musiał coś pokombinować z nim. Bo nie mam jak go w dobre miejsce ustawić. Najbardziej bym chciał, żeby ten mikrofon był od dołu. Tylko że od dołu, kurczę, nie ma możliwości go dać. Przynajmniej nie z mojej statywy. Nie mam do czego statyw przykręcić w ten sposób, żebym od dołu łapał ten mikrofon. O. Kakashi mi kilkoma innymi dżinami. Tam U brakło. Pozwól, że zademonstrujemy ci siłę naszej drużyny. Trening pod okiem Chunina. Ale ja chcę jeszcze sobie pozbierać tutaj jakieś fanty. I po drugiej stronie skrzyneczka jeszcze. Idziemy sobie po nią. Okej, okay, i teraz możemy iść na nich. O, jest Anko. Muszę pamiętać o tym, żeby nie wywoływać terenu. O ile w ogóle ona przeżyje, to. O, przeżyła. No właśnie, o tym mówiłem. Chodź, tak. Nie wyłączam, żeby ona nie użyła tego. Wszystko wywalamy. Między jedną a drugą walką i tak się cooldown cały resetuje, więc nie widzę problemu żadnego z tym. Nie zresetował mi się? Zawsze się resetował. Co tu się stało? Ciekawe. W ogóle mam pustynię i pustynia nie działa. Co tu się stało właśnie? Wyłączyłem sobie pustynię. Co tu się właśnie stało? Nie jestem w stanie ogarnąć, co tu się właśnie stało się. No dobra, nie było tego. Zawsze pomiędzy walkami się resetowało wszystko. Tak samo jak i teren, jak i wszelaki cooldown. Nie wiem, co tu się właśnie stało. No ale dobra. Musisz mierzyć wysoko, czeka cię jeszcze wiele nauki, nie wystarczy pokonać Chuninów. Tym razem trening przebiegł bardzo korzystnie, jak będzie tak dalej, to osiągniesz mistrzostwo, mam nadzieję. Przyjmij misję poboczne. Okej, okay, koniec treningu. Pojawiły się nowe informacje na temat Orochimaru. Otrzymaliśmy informację, że w pobliżu granicy znaleziono się nad Orochimaru. Sprawdź to, zachowaj ostrożność. Okej. Okay. Okej, okay, to już wiem chyba nawet taki jestem, w jakiej jestem teraz sytuacji. Chyba. Chyba wiem, czy nie wiem.
Tu chyba zaczyna się teraz sytuacja z misją Most Nieba i Ziemi. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, mam nadzieję, że nie. Bo teraz jak już przestałem dawać wam te wstawki, to już teraz nawet nie oglądam odcinków. Mogę mieć naprawdę braki, jeżeli chodzi o to. Szczególnie, że faktycznie powiem wam, że szczerze nie pamiętam, co się działo później po ataku. Właśnie wiem, że ten most nieba i ziemi jest i później uprowadzenie Sasuke. O, spoiler! Ale kurczę, nie pamiętam szczegółów tego. Nie lubię tych tanków. Zbyt OP. Nie wiem, czy to tank, po prostu tych wielkich takich. Gdyby byli akurat z Oto, ale są też z Konohy i są straszni. Strasznie denerwowani. Okej, okay, gigantyczny wąż. Weźmy sobie tutaj. Najpierw będzie walka z Orochimaru pewnie. O nie, jest wężem. I tu nawet dwie tury. Zawalczymy z wężem. Okej, ten Jutsu z nas zatruwa. Moja postać o tyle, że akurat nie bije z tej Jutsu. Zostawę ma ataki. Jak widzę, jako jedyna w tej drużynie. Ten wożek jest słaby. Jak wleciał nagle w Naruto. Sam Orochimaru nie jest mocny. On ma fajną pasywkę, która polega na tym, że jeżeli ktoś tam ma mało HP, to zabija go, a sam siebie skrzesza. To jest naprawdę przyjemna taka rzecz. Jak ma się kogoś takiego do czynienia, wiecie, no na przykład ktoś tam już u was w drużynie jest na strasznym low, nawet wyleczenie go tam już niewiele mu pomoże, i to Orochimaru sobie go zabija i sam siebie skrzesza z pełną HP. Fajna rzecz. Ten wąż chyba ma więcej HP niż tamten. Mi się wydaje, że tamten miał 6000 coś tam. Ale były dwie walki. Może dlatego jakoś próbowali to zbalansować. Trzęsienie ziemi. Dobra, ale Rasengan go wykończył. Okej. O, level mieliśmy. Spoko. A ja znowu zapomniałem patrzeć na czas. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i słyszymy się jutro. Trzymajcie się, cześć!